Nie jedziemy do dużych miast, jedziemy do miast typu Spierzyna, typu Witnica czy Drezdenko i tam będziemy chcieli właśnie spotykać się ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Będziemy apelować, aby powstał ośrodek sportowo-rehabilitacyjny dla byłych sportowców, niepełnosprawnych, pod piękną nazwą Zametą. Mamy na plecach pół wieku swojego życia ze swoją niepełnosprawnością. Jest to już dla nas tak normalne. I teraz jedziemy, żeby spłacić dług jakiś, który myśmy otrzymali dla tych maluczkich, na te czasy, które, bo nam ciągle mówiono, czasy przyjdą lepsze, więc żeby już na te czasy lepsze nie czekać, bo bardzo długo czekamy, ruszamy i będziemy się starać, żeby Państwa nie zawieść. 9, 10, 11, 12!